Karłowie na obszarze działania Grupy Sudeckiej GOPR-u miały miejsce ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Górskich. Ratownicy niemal ze wszystkich grup regionalnych GOPR-u oraz ratownicy z zaprzyjaźnionych służb zmierzyli się w biegu terenowym po Szczelińcu Wielkim, w czasie którego mieli do pokonania szereg konkurencji technicznych. Jesteśmy organizatorami tych zawodów. Z naszej grupy startuje też reprezentacja w konkurencji Open i służb ratowniczych, ale w naszej grupie też startuje 7 zespołów naszych chłopaków, którzy przygotowywali się do tych zespołów. Frekwencja, myślę, że jak na moją grupę, jest bardzo dobra, bo mam prawie 30 zawodników, którzy startuje z mojej grupy w tych zawodach. Oczywiście jest to konkurencja Grupy Sudeckiej. Tak naprawdę są to 26 zawody. Patrzę na to też z dużym sentymentem, bo w pierwszych zawodach 26 lat temu też tutaj startowałem i o dziwo zajęliśmy wtedy jako Grupa Beskidzka pierwsze miejsce. No, wspaniała impreza, która gromadzi ratowników. To też jest okazja do tego, żeby porozmawiać o problemach. Spotykamy się z całej Polski, zjeżdżają się ratownicy, ale również z zagranicy, co na co dzień raczej nie jest rzeczą normalną, więc taka wymiana poglądów, porozmawianie o problemach technicznych, no i tych innych natury właśnie administracyjno-logistycznej, czyli możliwości pozyskiwania środków finansowych. Zawsze o tym żeśmy mówili. Dzisiaj mamy sytuację w miarę stabilną i nie możemy mówić o tym, żeby strasznie narzekać na brak tych środków finansowych, ale no, rzeczywiście ich brakuje. Szukamy nowych partnerów. Chętnie rozmawiamy z tymi, którzy chcą nam pomóc i wspierać w tym, co robimy na co dzień. A ostatnie sezony pokazały, pomimo tego, że mamy sytuację związaną z pandemią, no to w tym roku ten sezon, zarówno zimowy, jak i letni, to są rekordy frekwencji, jeśli chodzi o turystów, narciarzy i ludzi, którzy w tych górach uprawiają różne formy rekreacji i sportu. Stąd też bardzo duża liczba interwencji. Oprócz biegu około 10 km, niecałe 10 km, na całym Szczelińcu są techniki linowe, jest 7 konkurencji. Od wychodzenia na przyrządach, przez przepinki, zjazdy, MK tak zwana, różne techniki linowe. 3-osobowe zespoły, 20 zespołów. Ukończyliśmy zawody z wynikiem, z czasem, godzina, 2 minuty. Warunki pogodowe idealne na takie zawody jak dzisiaj. Trasa przygotowana świetnie, super udało się. Z drobnymi błędami wszystkie konkurencje pozaliczać. Mamy nadzieję, że żadnych punktów karnych od sędziów nie dostaniemy. Wyszedł czas lepszy, w stosunku do 2 lat poprawiliśmy czas o jakieś 6,5 minuty, także czas jest dobry, 54 minuty z kawałkiem. Trasa jest trudna, no przede wszystkim tutaj pierwsza kombinacja, tutaj autoratownictwo, co daje popalić to jednemu ratownikowi. No i później ostre podejście do samego Szczelińca, kilkanaście konkurencji, szybki zbieg. Także trasa daje, pogoda jest super. Takie zawody to jest sprawdzian umiejętności technicznych ratowników. To jest bardzo ważny element naszej pracy w takim codziennym życiu służbowym. Dlatego, że żeby tutaj wystartować, to ratownik musi kilka lat tak naprawdę ćwiczyć. Tym bardziej, że tu już w konkurencji takiej, powiedzmy, sportowej, czego nie robimy na co dzień, bo na co dzień się nie ścigamy. Jeżeli się ścigamy na co dzień, tylko z czasem po to, żeby dotrzeć jak najszybciej do poszkodowanego. Tutaj z kolei łączymy czas, łączymy sport, taką zdrową rywalizację, ale to jest możliwe tylko dlatego, że ratownicy przez wiele lat opanowują te umiejętności techniczne i tutaj jest możliwość pokazania tego, że robią to sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie, bo te elementy, które tutaj na trasie mają ratownicy, czyli zjazdy na linach, podchodzenie na linach, różnego rodzaju tyrolki, czyli przeciąganie ratowników i poszkodowanego między skałami, odbywa się w pełnej ekspozycji i istotnie rzeczywiście mamy tutaj różnego rodzaju niebezpieczeństwa i trzeba to zrobić tak, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało. W kategorii służb ratownictwa górskiego pierwsze miejsce zajęła grupa GOPR-u Bieszczady, drugie GOPR Beskidy, a trzecie GOPR Grupa Podhalańska. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.